100 tysięcy od państwa na zakup mieszkania, nadgodziny bez podatków i dziedziczone emerytury. To rozwiązania wielopokoleniowe, które proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Program Uczciwa Polska skierowany do trzech pokoleń to odrębne projekty mające rozwiązać problemy demograficzne wynikające z dostępności mieszkań oraz samotnego życia emerytów. Rusza zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim. Młodzi ludzie pracujący na etacie, biorąc dodatkowe zajęcia, które obciążają i czas, i poświęcenie dla rodziny, muszą płacić dodatkowe podatki i obciążenia z tym związane. Chcemy, aby ktoś, kto pracuje na jednym etacie, biorąc dodatkowe zajęcia, był zwolniony z tych opłat i mógł te pieniądze przeznaczyć dla siebie. PSL chce opodatkowania wyłącznie jednego źródła dochodu, a ustawa Praca się opłaca skierowana ma być do osób aktywnych zawodowo pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Docelowo dodatkowe źródło dochodu ma być pozbawione zarówno podatku, jak i składki zdrowotnej. Nowością ma być prawo do dziedziczenia emerytury po śmierci jednego z małżonków. Powinien dostawać jakby podwójne świadczenie wobec tego, które do tej pory posiada, czyli świadczenie swoje i 50% małżonka. Co może okazać się wsparciem dla osób, które po śmierci współmałżonka pozostają całkowicie samotne. Jedynym warunkiem pozwalającym skorzystać ze świadczenia ma być prawo do emerytury świadczeniobiorcy. W proponowanym przez PSL programie znajdują się również propozycje dla młodych. Te związane są z kredytami hipotecznymi i wkładem własnym. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego gwarantuje 100 tysięcy złotych wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania. I tak. Może być to oczywiście spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zakup nieruchomości gruntowej oczywiście z przeznaczeniem na mieszkalnictwo. Może być tak samo refinansowany kredyt. Pod projektem ustawy obywatelskiej Uczciwa Polska PSL zbiera teraz podpisy. Do tej pory zebrano ich ponad 35 tysięcy, a każdy, kto chce wesprzeć inicjatywę, może zrobić to w najbliższych biurach poselskich. Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami.